Siemanko, tu Otto z California Park. Dużo osób mnie zaczepia z pytaniem, czy warto kupić używaną ramę do BMX-a. Co ja wam będę dużo mówił? Obejrzyjcie filmik, na końcu wyciągniemy jakieś wnioski. Zobaczymy. Miłego oglądania. O, to rameczka, którą będziemy testować. Używana, nasza, kalifornijska. Zobaczymy, jak wytrzyma na grindach, na lotach. No, potestujemy ją i na końcu wyciągniemy wnioski. No dobra, to zaczynamy zabawę. Zamontujemy ramkę. Ale chwila, chwila, nie zapominajmy o jednym. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Jedziemy! Dobra, przeżyłem. Pierwsze testy za nami. Zobaczymy, co dalej wymyślę. O, kogo moje oczy widzą? Siema. Siema. Co tu robisz? A jeżdżę sobie. A widzisz, ja kupiłem używaną ramkę. A daj przetestować. Spoko, nie ma problemu. Spoko. Nie, no co robisz? Dopiero co kupiłem, ej! Sorry, spadła. Dać kolegom ramę w rękę, nie? No to ją przetestował, co? Jakie wrażenia? No, ramka daje radę. Myślę, że trzeba jeszcze kolejne testy przeprowadzić. I mówisz? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Takie prawdziwe streetowe? Tak, streetowe testy. Musi. Dobra, to czekajcie, za chwilę będą streetowe testy. Zobaczymy. To co? Ostatni teścik na dzisiaj? Chyba wystarczy, co? Co przygotowałem dla was tym razem? A jak myślicie? Witam ponownie, już po testach używanej ramki. Na pewno się nie spodziewaliście, że to nie będzie zwykłe jeżdżenie, jakieś grindowanie na skateparku, czy robienie dropów ze schodów, ale tu chodziło o to, żeby wam pokazać, co się może dziać z używaną ramką, która po takich testach może zostać pomalowana, naklejone nowe naklejki Kalifornii, wrzucona na OLX-a i sprzedana. Wykupujecie coś, o czym nie macie pojęcia nawet, co się z tym działo. Więc polecam sprawdzać na Facebookach, Instagramach ludzi, od których kupujecie używane rzeczy, żebyście się nie nacięli, żeby ktoś nie miał gdzieś na Facebooku filmiku takiego, jaki właśnie obejrzeliście. Tak czy siak, pozdrawiam.
Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie California Park. Zapiszcie się do grupy Skatepark Włocławek California Park. A w komentarzach napiszcie, co według Was, czy lepiej kupić używaną, ryzykować, czy może jednak odłożyć trochę pieniędzy, kupić jednak nową, może jakąś bardziej budżetową, nietopowy model. No napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam i czekajcie na kolejne jakieś nagrywki.